Siema, ja jestem Rain i w tym filmie pogadamy sobie troszeczkę o najnowszej aktualizacji do Diablo of Rima. Największą nowością jest oczywiście nowa mapa, która jest naprawdę duża i większość osób narzeka, że ciężko jest im się na niej odnaleźć, bardzo często się gubią, nie wiedzą gdzie mają iść, jak spotykać nowych graczy, także w tym filmie wytłumaczę wam również jak odnaleźć się na mapie, bo jak już się nauczycie to jest to naprawdę proste. Zacznijmy sobie jednak najpierw od przedstawienia jak faktycznie duża jest nowa mapa. OK, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest aż za duża, ale zobaczmy sobie, jak wygląda jej mapa. OK, na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie. Mamy tam jakieś kopuły, widać wulkan, jakieś góry, bagna i tak dalej. Ale jak się w tym wszystkim odnaleźć? Na szczęście, na internecie zawsze znajdą się ludzie, którzy stworzą interaktywną mapę, dzięki której będzie można wklejać swoje koordynaty i dzięki temu wiedzieć, gdzie na mapie się znajdujemy. Także to, co tutaj widzimy, to jest właśnie Gateway. Włączmy sobie teraz wszystkie możliwe rzeczy, które się da włączyć. I zerknijmy sobie na nią z bliska. E, więc wszystkie napisy, takie białe, które widzimy, to są spawny. Wszystkie możliwe spawny, jakie da się znaleźć w grze. Nie wszystkie dinozaury mają wszystkie spawny dostępne. Ale zacznijmy sobie od omówienia najważniejszych kwestii, to co się prawdopodobnie najbardziej rzuca w oczy, czyli te kopuły, oraz to co jest y, opisane jako perimeter entrance, czyli wejście do perimetru. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dokładnie, e, ale no. Kopuły, tak? Mamy kopuły, czy tam woliery, czy ptaszarnie, czy jak to kto chce nazywać. I co znajduje się w ich wnętrzu? Otóż na ten moment nic. Wleciałem tam na adminie, żeby wam pokazać, no nic w nich nie ma tam. Po prostu została zrobiona mapa i na to miejsce na mapie została nałożona kopuła i nic tam na ten moment jeszcze nie ma. Co tam będzie, jeszcze nie mamy pewności. Ok, wyłączmy sobie na razie nazwy spawnów, bo nam będą troszeczkę przeszkadzać i wyłączmy sobie nazwy struktur ludzi. Ok, co nam się rzuca w oczy teraz? No po pierwsze, wulkan, tutaj te jakieś dziwne tereny wyglądały jak górzyste, ale tu jest jakaś sawanna e, i oczywiście drogi, tak? No i te rzeki, no ale mniejsza z tymi rzekami na razie. Więc tak, mamy drogi. Drogi są, jak widać na całej mapie, mniej więcej równomiernie rozprowadzone. No, na przykład tutaj nie ma za dużo dróg, tutaj jest w ogóle jakaś wyspa, na którą się da tylko pterkiem dolecieć albo dopłynąć w Deino, ale no, mamy drogi i zauważcie, że teraz jak włączę nazwę spawnów, to wszystkie te spawny mają koło siebie drogę. East Plains, drogi. North East Plains, droga tutaj. Water Access, droga. RS-12, droga. Jungle Sector, West Rail Access, wszystko ma koło siebie drogę. I teraz wiedząc, że zryspiliśmy się na Northwest Ridge, powiedzmy, zrespiliśmy się tutaj, gdzie jest kursor, w tym miejscu. To wiemy, że na 100% idąc na południe, trafimy na drogę, tak? Idąc w tej chwili również na wschód, trafimy na 100% na drogę i jeszcze na małe jeziorko wody pitnej. Podstawy posługiwania się mapą musimy wiedzieć, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe, ok? Jeżeli nie wiecie, to wygooglujcie sobie kompas, jak wygląda. I teraz tak, u góry północ, na dole południe, po lewej stronie mamy zawsze zachód, a po prawej zawsze wschód, ok? Także już to wiemy i powiedzmy, że zrespiliśmy się na East Plains, i naszym celem będzie dostanie się w góry na Highlands J sektor. Ok, patrzymy sobie na te dwa miejsca. No, linia prosta nie będzie najprostsza do pokonania tutaj, po linii prostej. No. Raczej ciężko będzie nam po prostu przedrzeć się bezpośrednio przez te całe dżungle, bo przypominam, że wszystko, co jest zaznaczone na zielono, to są dżungle. To jest dżungla, dzika dżungla, przez którą będzie się ciężko przedrzeć. Ok, to w jaki sposób dostać się z punktu A do punktu B? W mniej więcej 10 minut. Jest to banalnie proste. Jesteśmy na East Plains. Powiedzmy, że spiliśmy się tu. Idziemy sobie na zachód. Cyk, droga. I teraz wiemy, że wszystkie drogi prowadzące na zachód, możemy sobie tutaj przeciąć, tutaj też możemy sobie przeciąć do tej drogi ok, widzimy drogę, która okala kopułę oraz kopułę idziemy sobie tutaj, cyk, sprawdzamy mapę oho, ta droga poprowadzi nas na wulkan, my nie chcemy iść na wulkan więc idziemy sobie drogą tutaj dalej, tą drogą cyk, 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 tutaj sobie na przykład ścinamy bo widać, że tutaj droga nas tak prowadzi ścinamy sobie, cyk, 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 o tutaj jest most jeżeli dobrze pamiętam tak, w tym miejscu jest most, bo struktury łódzino fioletowo są zaznaczone. Ok, doszliśmy sobie do mostu, patrzymy na mapę, jesteśmy na moście, schodzimy sobie tutaj na południe kawałeczek i cyk, idziemy drogą. Widzimy skrzyżowanie, idziemy dalej tędy i odbijamy sobie tutaj tym skrzyżowaniem, idziemy tędy, 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 cyk. Dotarliśmy do miejsca, z którego możemy prostą linią trafić na Highlandy. To jest banalnie proste, wystarczy kierować się tymi drogami. Ale jeżeli nie chcemy kierować się drogą, to tak naprawdę zawsze możemy próbować przeciąć całą mapę. Po prostu o tak, próbować iść. Tylko no w tym wypadku trafimy na góry, przez góry nie przejdziemy. Tu trafimy na wodę, tu trafimy na wulkan. Także trzeba to obchodzić. Idąc drogami, mamy wręcz 100% pewności, że trafimy w jakieś konkretne miejsce, ponieważ wszystkie drogi prowadzą dokądś i zazwyczaj one okalają kopułę. I. Prowadzą do stref, gdzie znajdują się bazy ludzi. Watchtower i mamy drogi, tak? Tutaj mamy. O, tutaj akurat droga nie prowadzi, ale tutaj mamy jakieś punkty przy drodze. Dalej, tu prowadzi drogę do bazy ludzi. Tu jest baza ludzi. Tu jest baza ludzi. Tu jest wejście do perymetru. Wszędzie prowadzą drogi, jak widzicie. I teraz włączmy sobie z powrotem spawny. Co zrobić, jeżeli chcemy się do, dostać na ten powiedzmy przez wszystkich już uważanych hotspot, czyli właśnie Highlandy, które są bardzo duże, więc to dobrze jak na hotspot. No powiedzmy, że chcemy się dostać na te Highlandy, tak? No najlepiej będzie, jeżeli zrespimy się na Highlands i od Sektor, ale zazwyczaj tylko roślinożerce się tam mogą respić. Więc powiedzmy, że respimy się mięsożercą i mięsożerca, na przykład Carnotaur, z tego co pamiętam, ma Southwest Access. No to wystarczy, że Southwest Access będziemy cały czas szli tą drogą. I po około, nie wiem, 4-5 minutach drogi trafiamy na Highlandy, zresztą Highlandy stąd widać. Ba, highlandy widać z praktycznie każdego punktu na mapie. Więc gdziekolwiek nie jesteście, to i tak będziecie widzieć te highlandy, żeby się tam dostać. To samo wulkan, to samo perimetr. Jeżeli będę nazywał to perymetr, ok? Albo kopuła, może taka bardziej w sumie. Jak znaleźć innych graczy? Przecież mapa jest gigantyczna, a innych graczy się nie da znaleźć. Szczerze, jak wszedłem na serwer, na który jest 100 graczy i po prostu szedłem drogą, to co kilka minut natykałem się na gracza. Czasami był to malutki dinek, czasami był to, nie wiem, pterek, a czasami było to stado pięciu ceratozaurów, które akurat idą na przykład na Highlandy i ja też szedłem na Highlandy, więc się minęliśmy. Cały czas będziecie znajdować innych graczy, jeżeli będziecie poruszać się tymi samymi ścieżkami, co inni gracze. Jeżeli będziecie ciąć dżunglę po prostu, Próstol Linhão. To na 100% nie traficie na żadnego gracza na serwerze, na którym byłoby i 300 osób. To na nikogo nie traficie, jeżeli, będzie, jeżeli będziecie przecinać się po prostu przez dżunglę. Niedużo w niej widać, plus jest naprawdę dużo miejsc, w których nie da się przejść, bo są klify, kamienie itd. Mapa została zaprojektowana w taki sposób, że mimo tego, że jest gigantyczna, to jest bardzo kompaktowa, a wszystko niesamowicie ułatwiają nam drogi, które tak naprawdę robią nam za GPS-a. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, idziemy drogą. I zazwyczaj. Idąc drogą w danym kierunku, trafimy na daną rzecz. Przykład. Water access. Na Water access zazwyczaj ryzykują się dejnozuchy, tak? I teraz, jak dostać się deinozuchem? Tutaj, przecież tu nie ma spawnów deinozuchów w tym miejscu. Jak tam wleść? No, idziemy na Water access, patrzymy, tu jest Salt Lake, czyli kamień solny możemy sobie tutaj włączyć, wyłączyć widoczność. Pod Salt Lake'iem na południe jest droga. Cyk, idziemy sobie deinozuchem drogą, a potem idziemy sobie na południowy zachód. Cyk, I jesteśmy. W tym jeziorku. Także bardzo łatwo można się dostać z Water Access do tego jeziorka Deinozuchem. Także naprawdę, dostanie się w jakiekolwiek miejsce na tej mapie jest proste. Tym bardziej, jak nauczycie się, jak wygląda dane miejsce. A jeżeli miałbym Wam powiedzieć, gdzie ja zawsze znajduję najwięcej graczy, to jest to tak. North East Plains. Te tereny są, można by powiedzieć, hotspotem, chociaż bardzo często są tu mali gracze, po prostu małe dinki. Bardzo często są w tym miejscu. Jest to dosyć proste. Większość ludzi zna to miejsce. Jest bardzo otwarta polana tutaj, zobaczcie. Tutaj te tereny są polany, a tutaj takie ciemniejsze to są drzewa. Możecie w ten sposób określać, gdzie są drzewa, gdzie są polany. Mamy tutaj dostęp do wody. Natychmiast mamy rzekę i będzie tutaj trochę dajno też, ale no, mamy dostęp do wody, tak? Od razu. Dalej, tutaj w tej okolicy, z tego co wiem, znajduje się jeden albo dwie strefy migracji, więc od razu roślinożercy mogą pójść na swoją migrację, a mięsożercy mogą pójść polować na roślinożerców. Dalej, mamy wulkan. Wulkan jest naprawdę bardzo charakterystyczny. Wejście na szczyt wulkanu daje nam niesamowity widok na całą mapę. I to jest tylko jedna z charakterystycznych miejsc. Takich charakterystycznych miejsc na całej mapie jest pełno. Bagna, tutaj te rejony, bardzo charakterystyczne. Tutaj często zauważyłem, że raptory robiły żyć w tych rejonach. Dalej, na przykład ta rzeka: deinozuchy praktycznie nie mają do niej dostępu, ona jest praktycznie bez problemu możliwa, żeby się z niej napić. Idąc dalej, te rejony tutaj zauważyłem, że tutaj czasami widywałem tego Stygosaury częściej widywałem na bagnach, bo tutaj, z tego co wiem, mają jedną ze swoich stref migracji. Dalej, Highlands J-Sektor. Niesamowicie dużo terontozaurów, galimimów, pachy też tutaj widywałem. Rzadko jednak, natomiast widać tutaj z tego, chociaż czasem się jakiś znajdzie. Wszystkie strefy są zaplanowane na mapie tak, żeby idąc na jakiś całkowity wypizdów, nawet w to miejsce, Trafić na gracza, który akurat chce sobie pozwiedzać bazę H4. Wszystko zrobione tak. No dobra. Może idąc w to miejsce mapy nie natrafimy na stado tenontozaurów, tak? Jeżeli chcemy polować karno. Ale trzeba przemyśleć to, gdzie gracze mogą być. Gracze będą tam, gdzie jest woda. To jest zawsze pewne. Czyli ta rzeka, te rejony tutaj, ta delta rzeki, to jest miejsce, gdzie również możemy spotkać graczy. Ok, ale przyjmijmy, że akurat w okolicy nie ma graczy. Deweloperzy gry dodali nam chociażby te nontozaury AI, czyli sterowane przez komputer, które będą zazwyczaj przed nami uciekać oraz raz na jakiś czas będą wydawać dźwięk, żeby się je dało zlokalizować. Jeżeli tylko uda wam się takowego upolować, to naprawdę macie zapewnione dużo jedzenia na naprawdę długi okres czasu. Tym bardziej, że w tej aktualizacji, oprócz kontrowersyjnej staminy, o której sobie za chwilę pogadamy, deweloperzy zmienili też, jak długo jedzenie wystarcza nam, żeby być nasyconym. Także nie musicie się tak naprawdę też jakoś specjalnie martwić o jedzenie. Wystarczy najeść się raz, a porządnie, i wystarczy to wam na naprawdę dużo więcej czasu niż w poprzedniej aktualizacji. Ok, a co w przypadku staminy? Wszyscy mówią, że staminy jest teraz mało i strasznie powoli się odnawia i w ogóle nowa stamina do dupy do wywalenia. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Teraz wam pokażę, dlaczego tak nie jest, dlaczego nowa stamina jest o wiele lepsza w porównaniu do tego, co było wcześniej. Zobaczcie. Jak widzicie, mój ceratozaur ma właśnie pełną staminę i zaczynamy sobie biec. Pojawił się licznik czasu. Zobaczcie, jak długo wystarcza nam, żeby biec na pełnej staminie. Oczywiście przyspieszę to razem z licznikiem. Minuta i 36 sekund, żeby wyczerpać pełną staminę dorosłego ceratozaura. Jest to zwierzę, które waży 1300 kg i może biec pełnym sprintem przez ponad półtorej minuty. No ale dobra, zaparkujmy naszą cerkę w garażu i sprawdźmy, jak długo stamina będzie się mu odnawiać. nie całe 3 minuty i mamy z powrotem pełną staminę i to bez diety dającej zwiększoną regenerację staminy. No dobra panie Mondralo, zobacz, pograj, to zobaczysz, że jest za mało staminy i za długo się regeneruje. Ale no, jak zauważyliście przez moje ostatnie trzy odcinki, Dosyć dużo pograłem. Na nowej mapie mamy już jakieś 20 godzin gry, i szczerze mówiąc, ja nie biegam. Ja po prostu chodzę. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo chodzenie ułatwia Wam życie. Zawsze macie pełną staminę. W przypadku walki jesteście gotowi do ucieczki bądź ataku. A co w przypadku, kiedy zmarnujecie całą swoją staminę? Jeżeli Was jakieś zwierzę znajdzie, to raczej z łatwością Was zabije. Przypominam jednak, że to działa w obie strony. W momencie, kiedy będziecie sobie spokojnie podróżować drogami i zobaczycie Karnotaura, który właśnie biegnie i cały czas zleci, to prawdopodobnie bez problemu go dogonicie, bo znajdziecie, że jest to chłop, który biegnie, zatrzymuje się i czeka 3 minuty, żeby odpocząć, i cały czas biegnie, i dużo dłużej schodzi mu, żeby gdzieś dojść. Za pomocą biegania i odpoczywania, niż po prostu idąc. Kiedy idziecie, jest to dużo bardziej opłacalne. Tym bardziej, że deweloperzy gry właśnie pracują nad przyspieszonymi animacjami chodzenia. Dzięki temu zwykłe chodzenie będzie dużo szybsze niż to, które jest aktualnie. No dobrze, panie Mondralo, a co ze znalezieniem pożywienia jako mięsożerca? Przecież mapa jest ogromna i nawet na pełnym serwerze czasami trudno się natknąć na graczy. Otóż na to też jest również bardzo prosta odpowiedź. Chodźcie w miejsca, gdzie inni gracze też chodzą. Naprawdę podczas zwiedzania mapy, chodząc gdzieś tam po północnej plaży. Raczej umrzecie z głodu. A jeżeli pójdziecie sobie na bagna, prawdopodobnie natkniecie się na dwa dziki, trzy sarny, siedemnaście żab i jeszcze przy okazji na przykład młodego z tego zaura. No dobrze, dobrze, ale ja wcale nie widzę tych AI, ich nie ma. Ja może raz na kilka godzin znajduję dzika albo jakąś sarnę, i to nie wystarczy mi, żeby się najeść. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To co właśnie widzicie, czyli te wszystkie niebieskie napisy, to są zrespione AI i uwaga, na każdym serwerze zawsze respi ich się tyle samo. Jeżeli jakiś AI umrze, to na jego miejsce respi się nowy. No dobrze panie Mondralo, a jak znaleźć te AI? No idźcie tam, gdzie mogą występować przykład dziki i jakieś sarny zazwyczaj będą występować na polanach. Na plaży znajdziecie kraby i żółwie, na bagnach i w rzekach będą żaby. I znając życie podczas szukania AI i tak traficie na jakiegoś gracza, którego będziecie mogli upolować, albo już zabite jakieś zwłoki, które ktoś po prostu porzucił. To ile się naczytałem opinii ludzi, którzy mówią, że gra jest teraz niegrywalna, bo nie można cały czas biegać, a AI to w ogóle się nie respią, żadnego nie widziałem. Czasami mam ochotę po prostu takim osobom powiedzieć, że to troszeczkę z z ich strony, bo ja jest pełno, tylko trzeba ich umieć znaleźć, a gracze są w miejscach, gdzie będą inni gracze, gdzie jest woda i gdzie są AI oraz pożywienie dla nich. Naprawdę nie znajdziecie innych graczy na jakimś wypizdowie mniejszym albo na jakiejś wyspie, więc prawdopodobnie wtedy umrzecie z głodu. Ale panie Rain, przecież deweloperzy gry obiecali, że hotspotów już nie będzie. Szczerze mówiąc, nie da się uniknąć hotspotów, bo chociażby w naturze hotspoty również występują. Dlaczego? zbiorniki wodne są miejscami, gdzie najczęściej obserwuje się dzikie zwierzęta w naturze, chociażby na sawannie. Użyjmy teraz bardzo prostego narzędzia, za pomocą którego możecie naprawdę dużo rzeczy się dowiedzieć, a niestety większość graczy o tym zapomina. A to właśnie Google mówi nam, że The Isle to realistyczny, hardkorowy survival z otwartym światem osadzonym w świecie dinozaurów, którego celem jest tylko i wyłącznie przetrwanie. Mocno wydłużony czas regeneracji staminy sprawił, że gra została mocno spowolniona. Tak samo jak spowolniona została prędkość spadania jedzenia. Naprawdę, zobaczcie, jak długo wasz dinek może teraz wytrzymać na pełnym żołądku, jeżeli nic nie będzie jadł. Moim zdaniem, mocno zwiększyło się też taktyczne podejście do rozgrywki. W tej chwili naprawdę nie opłaca się już rzucać z motyko na słońce, gdzie przysłowiowym słońcem jest już w tym momencie stegozaur. Jakoś nie przypominam sobie, żeby jeny chociażby atakowały słonie, czyśnia, Deweloperzy bardzo starają się uniknąć tego, co było bardzo dużym błędem w Legacy, to, że pojedynczy jutaraptor mógł bez problemu powalić Tyranozaura, o ile sobie wypracował odpowiednią taktykę. Bo tak, jeżeli ktoś z was nie grał w Legacy, to tam Tyranozaur po prostu mógł być cały czas zachodzony od pleców, a przez to, że nie mógł się obrócić w miejscu, nie miał możliwości, żeby tak naprawdę tego jutaraptora ugryźć. Przypominam też, że kupując na Steam Isle, kupujemy tak naprawdę wersję Legacy. Wersja Evrima to przedwczesny dostęp do nowej wersji gry która jeszcze nie została wydana, i twórcy cały czas na nowo testują rzeczy, które mogą zostać dodane, a które nie. Chociażby ostatni horde testing, który sprawdzał hit mapę, czyli to gdzie gracze na mapie najczęściej będą się przemieszczać, gdzie się będą znajdować. W ten sposób zebrali deweloperzy informacje o tym, gdzie są hotspoty i dzięki temu będą mogli dopracować miejsca, które podczas testów mapy były opustoszałe, żeby jakoś zachęcić graczy, żeby odwiedzali również tamte miejsca, czyli tak naprawdę cicho trodonie. Czyli tak naprawdę bierzemy udział w jednym, wielkim beta teście. A co jeżeli ja mam ochotę pograć sobie na starej wersji Bonowa i tak mi się nie podoba i w ogóle to do dupy? No to wtedy wchodzicie sobie we właściwość dial na Steamie, następnie zakładkę beta i tutaj wybieracie sobie starszy build Isla Spiro. Wcześniejsza mapa z wcześniejszą aktualizacją nadal istnieje i możecie sobie w nią pograć. A co jeżeli The Isle mi laguje po nowej aktualizacji? Chciałbym grać na nowej mapie, ale na wcześniejszej mapie miałem 60 FPS, a tutaj mam 30. Spoko, ja też miałem 30 FPS po tym, jak przeniosłem się z poprzedniej aktualizacji na aktualną. Po prostu zmniejszcie sobie ustawienia graficzne. Ale nie opłaca mi się grać, bo przecież wszyscy tak się ciągle zabijają i w ogóle gram Karnotaurem, i inny Karnotaur mnie zabija, i w ogóle jest źle. Pamiętaj, że pierwsza zasada The Isle to najmocniejszy dinozaur to Hypsilophodon, a druga zasada The Isle to nigdy nie ufaj innym graczom. Praktycznie wszystko będzie cię tutaj chciało zabić, to są dinozaury, tak? No ale żarty na bok. Jeżeli przeszkadza ci to, że na serwerach oficjalnych wszystko cię cały czas zabija, i mimo tego, że jesteś tym samym gatunkiem, i na przykład grasz z tego to przy chodzi inne z tego i cię zabija, to to dlatego, że tacy są gracze. Jeżeli chcesz grać na serwerach, na których nie będą cię ludzie zabijać, to znajdź sobie serwery nieoficjalne, chociażby Islander albo Petit Pits, gdzie są zasady i tam zasady mówią jasno. Zakaz prowadzenia kanibalizmu dla gatunków, które nie mają go w diecie. Ba, widziałem nawet, że tworzą się serwery roleplayowe, więc jeżeli takie coś cię interesuje, śmiało. Jeżeli natomiast interesuje cię ciągłe PvP i zabijanie się dla sportu z innymi graczami, to wydaje mi się, że symulator bycia dinozaurem nie jest najlepszą odpowiedzią na to, czego chcesz. Pamiętaj też, że gra ewoluuje, ale deweloperzy jasno przyznali ostatnio, że słuchają tego, co gracze piszą na oficjalnym Discordzie, gdzie można śmiało napisać swoje wrażenia z gry oraz to, co uważacie, że powinno być np. zbalansowane, ulepszone, usunięte czy dodane. Mam nadzieję, że tym filmem rozwijałem Twoje wątpliwości na temat tego, czy warto grać w DIL i w ogóle gra to jest do dupy i czy się zmienia. Zmieniła, czy się nie zmieniła, i czy jest teraz super po aktualizacji, czy wam się nie podoba, czy wam się podoba. To wszystko zależy też od tego, w jaki sposób gracie i na jakich gracie serwerach. Gra nadal będzie ewoluować i mamy nadzieję, że w tym roku dostaniemy jeszcze obiecane dinozaury. Ja jestem Rain i mam nadzieję, że. Ten inny niż zawsze film Wam się podobał. Jeżeli tak, strzelcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że w opisie jest link do Discorda, na którym jest już ponad 2100 osób i wśród tych osób bardzo często są ludzie, którzy na kanałach głosowych codziennie grają sobie wspólnie w DIY. Zapraszam Was na Discord i dzięki za obejrzenie. Na razie.